jadę nad wodę. Jadę nad Jeziorsko na 2 dni. Mniej więcej się prowizorycznie spakowałem. Zobaczę, co tam wyjdzie. Jest potencjał, ponieważ spuścili wodę. Stan wody jest niski, remontują tam tamę i mam nadzieję, że wejdę głębiej. Natomiast no, też nie będzie rewelacji, bo tą wodę spuszczają za każdym razem na zimę. Jeżeli ktoś ma suchara, to tam ma Eldorado, może wchodzić co roku. Ale i tak jest spora nadzieja. Jeziorsko jest na tyle dużym zbiornikiem, niemożliwe, żeby było całe przerobione. Jest tyle dzikich plaż, jakichś dzikich wejść. No myślę, że nie zrobię nawet 1/5 przez te 2 dni. No ale zobaczymy, co wyjdzie. Na początku tego odcinka dam Wam jeszcze wypad na Kobylą Górę wczorajszy. On był dosyć krótki, bo chciałem przetestować pianki od Odyńców. No i niewiele tam znalazłem. Ale to zobaczycie właśnie teraz. Pierwszy sygnał 10 groszy. Znaczy pierwszy taki pewny sygnał, bo tych sygnałów już trochę pokopałem, ale nie ma sensu w wodzie nagrywać niepewnych sygnałów z racji takiej, że musiałbym ze sobą nosić 3 baterie i 2 karty, żeby to wszystko nagrywać, i kopię tylko te pewniaki. No a to prawdopodobnie pewne 10 groszy. Jednak nie, niestety złamana zrywka. Złamana zrywka jest jeszcze gorsza od zwykłej zrywki, bo nie wiadomo, jak bije. Zgięta zrywka potrafi też bić idealnie na monetę. O, standardową zrywkę jeszcze idzie odróżnić. Pierwsza monetka dzisiaj. 50 groszy po jakichś 40 minutach kopania. No jest to bez szału. Idę w tamtą stronę, w te krzaczory. Może tam więcej rzeczy z PRL-u będzie. Chociaż też w to wątpię, no ale kurde, to jest wypad, żeby przetestować piankę. Jest o wiele fajniej, jest o wiele mi cieplej. Tylko kostki mi marzną i stopy. Ale to jak wyjdę, Wam pokażę dlaczego. No 16-17. No obrączkowy. Obrączkowy. Ale gdzieś już tu coś widziałem. Dobra, wypuszczę to porządnie. Wydaje mi się, że widziałem jakiś sprzęt leciowski. Ja mówię, nie wiem, średnio znam. Ale coś mi się błysnęło. O, dokładnie. Dokładnie, jest blacha. Jeszcze nie taka stara. No nic, ale sygnał 16-17. No to idealny był. Faktem był duży. Więc nie było to 2 zł, nie było to na pewno 2 albo 5 groszy. No miałem nadzieję na obrączkę. A jest coś takiego, blacha. Wniosłem się ze sprzętem na drugą stronę, tylko nie chcę atakować tych głównych kąpielisk, najpopularniejszych tam. Spróbuję tutaj, w tej trawie, tutaj jest trochę mułu na pewno. Może tutaj nikt nie szukał. 18. Jest sprzęcior wędkarski. Jakieś coś a la koszyczek. Nie znam się kompletnie na tym. Sygnał 12. I wypłuczemy, co to jest. Jest złotówa, ale przeleżała tutaj trochę. Chodziłem tu już wielokrotnie w tym miejscu. Teraz nawet jak chodzę, to czuję swoje poprzednie dołki. Jeszcze zostały małe zagłębienia, a jednak takie rzeczy, tak duże sygnały są ominięte. No i widać, że to nie jest wrzucone tutaj w tym roku, tylko o wiele wcześniej. Dlatego warto nawet po sobie po 5-6 razy poprawiać miejscówki, zawsze się coś znajdzie i zawsze można ominąć jakąś obrączkę, jakiś pierścionek, łańcuszek i tak dalej. Dzisiaj jest fajny, niski stan wody i mam zamiar iść gdzieś w stronę tamtego pomostu. Tutaj była zawsze głębsza woda, w niektórych momentach nie mogłem wejść. Może dzisiaj się uda tam poszukać. No jak na razie już jest złoty 50. A teraz mam ciekawą sytuację. Wykrywaczem widzimy sygnał 18-19, ale wcześniej był 12 i dopiero jak wykopałem 12, pojawiła się 18. Jest kolejna złotówa. No i tam powinno być 2 złote. Kopnę od razu na żywo. Ewentualnie Wam to potem przyspieszę,
Dajcie mi tu ładne 2 złote. Jest dwójeczka, ale też stara. Razem ze złotówą musiała wpaść. Fajnie, takie omijaki zawsze cieszą, bo chodziłem tutaj już minimum 2-3 razy, a tak duże sygnały zostają. Fajne miejsce. Powoli zaczynam się zastanawiać czemu i jedyne co mi przyjdzie na myśl to to, że tutaj da się dojść tylko tam naokoło wzdłuż brzegu. Większość ludzi wchodzących tam dojdzie do głębiny i tu jest wypłycenie. No i 2 monety w jednym sicie. Dosyć rzadki widok. I to jeszcze te same. 2 razy po 10 groszy. A te 10-groszówki odsłoniły mi sygnał 19.20. Czyli prawdopodobnie 2-złotóweczkę. Też wam zostawię to na żywo, tylko przyspieszę. O kurde, nareszcie to kopnąłem. No jednak wam tego nie przyspieszał, tak w przyspieszonym tempie by trwało pół odcinka. A takie coś jest raczej nudne do oglądania. Tam już była solidna glina. I jest kolejna 2. W tym miejscu sypię starymi monetami. Będę się tu kręcił cały czas w kółeczko. I zobaczymy co wyjdzie. A wam zapomniałem nagrać. Sygnał 18, 19, 2 złotówka kolejna. Tu jest taki hotspot tych monet. Dosłownie 2 metry w tamtą stronę i sygnał za sygnałem. Już mam tu jakiś kolejny. Odłożyłem wykrywacz i po prostu słyszałem, że już na coś reaguje. Rewelacja jest to miejsce. A co tu mamy? Nie, tu akurat kapsel jakiś. 12, 13. I to nie mogło być nic innego jak kolejna złotóweczka. W takim stanie jak te wszystkie monety tutaj, które wychodzą. Już dzisiaj do końca dnia będę się kręcił w tym rejonie. Sygnał 11. I dokładnie. Jest 20 groszy. Fajnie na takiej głębokości się szuka, bo jak już się trafi jakiś sygnał, to zazwyczaj jest to coś konkretnego. Jest mało śmieci na głębokiej wodzie w porównaniu do tego, co tam się dzieje. Tam do pasa, no to cewka 6 to jest takie maksimum, jakie może być, bo czasami nawet ta 6 się potrafi dławić sygnałami. No a tutaj cisza, spokój, z 11 sobie chodzę, od czasu do czasu jakiś ciekawy sygnał. Przyjemnie się chodzi, tylko no zbliża się wieczór i się robi coraz zimniej. Sygnał 10 i powinno to być 10 groszy. Dokładnie. 10 groszy wpada. Chyba będę musiał zostawić gdzieś na jakimś pomoście sobie kamerkę, bo prawdopodobnie albo mi się gdzieś odczepił, albo rozwalił uchwyt na głowę i mam wrażenie, że mi zaraz zleci. Dlatego nawet nie wiem, czy dobrze nagrywam, czy jest pod dobrym kątem, bo mi się cały czas zsuwa z głowy. Połówka okularów biło na dyszkę. Myślałem, że kopię 10 groszy. Sygnał równiutkie 19. Jest, dokładnie. Kolejne 2 złote. Też stare, chociaż już bliżej brzegu. No fajnie. Fajnie, bo myślę, że z tą 2 już wyszedłem na 0 na paliwie. A teraz wszystko co znajdę to jest na plusik. Tego się nie spodziewałem pod tym sygnałem, bo sygnał był 12 i myślałem, że kopię 50 groszy albo złotóweczkę. A tutaj pojawiło się sreberko i to, czekajcie, muszę poprawić kamerę, i to fajne, dosyć stare sreberko, uszko całe, czyli zerwało się na łańcuszku, znaczy zerwał się łańcuszek i pewnie też gdzieś tu leży w okolicy, no ale patrząc po tym krzyżyku, który już jest dosyć lekki, to łańcuszek też był delikatny i wykrywacz może go nie widzieć. Niemniej, no, jednak poszukam tutaj. Jest krążek. Jest krążek. Ale czy to jest sreberko? Chyba nie. 19 biło, także dosyć wysoko. Nie myślałem, że kopię 2-złotóweczkę. Ale zobaczę, czy ma punce.
Nie widzę puncy i to chyba srebro nie będzie. Sprawdzę dokładnie w domu, bo teraz już jest na to za ciemno. No ale jest biżuteria. Jest fajnie. Na sam koniec zaczęła wyskakiwać. Żeby to było trochę wcześniej, to można by było pokopać dłużej. No nic, jeszcze spokojnie pół godziny widoku jest. Myślę, że się tu pokręcę. To by było na tyle z tamtych poszukiwań. Problem jest taki, że pomieszałem fanty z całego wyjazdu, który wtedy był, a który wy zobaczycie jego resztę w przyszłym odcinku. I jedyne co wam mogę pokazać, to te dwa sreberka. I to, że bilonu było około 25 zł, coś takiego. No i dużo pytań jest, co się ze mną dzieje, czemu nie ma odcinków. A powodów tego było sporo, między innymi pojechałem też w jedną trasę, żeby sobie dorobić w międzyczasie. I choroba mnie trochę złapała, co chyba też jeszcze słychać. Były po drodze poszukiwania w Wieruszowie archeologiczne. Też trwały około tygodnia, 5 dni około. Natomiast nic ciekawego na nich nie znalazłem i nawet jednego odcinka chyba nie dam rady z tego skleić. Co dalej planuję? Ciężko stwierdzić. Prawdopodobnie będę musiał kupić jeszcze suchara, no bo teraz już nawet ciężko by było wejść do wody w piance. No a suchar to kolejny wydatek, około 5000. No a i tak już budżet przez kamery, telefon, domontowanie i tak dalej był mocno nadszarpnięty. Trzeba się jeszcze nad tym zastanowić. Co więcej powiedzieć? No w środy będą odcinki. W środy i w niedzielę. Jeżeli już będą, to właśnie w te dwa dni. Więc jak ktoś nie ma subskrypcji, nie ma tego dzwonka z powiadomieniami, no to w te dni warto sobie sprawdzić, czy coś nowego jest. Mam jakieś 4 odcinki w zapasie. No mam nadzieję, że jak już mi całkiem ta chrypa z głosu zejdzie, żeby znowu się nie wpakować w jakąś chorobę, no to będę jeździł dalej. No i cały czas szukam tego suchara, staram się kupić jakąś używkę w dobrych pieniądzach. No ale nie jest to takie proste. Także no, jedyne co mi zostaje, to przeglądać OLX, Allegra i tak dalej. No i to by było na tyle. Wypad był całkiem udany w tej Kobylej Górze. I zapraszam do następnego odcinka, czyli Jeziorsko plus okolica. Na razie.